Wraz ze mną jest Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowy spektakl, który zapowiada się naprawdę interesująco. No i zaczęło się, piłkarze Wisły Kraków przy piłce. Paweł Brożek. Kutka. Spójrzmy na to podanie. Jeśli był spalony, to minimalny. Szansa dla Wisły. Burlika. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Semir Stilić. Strzela! Brawo! Gol! To był pierwszy strzał i od razu mamy bramkę. Brawa! Jeszcze jedna wspaniała akcja Brożka. Obyśmy dzisiaj oglądali jeszcze częściej takie akcje. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Szelika. Aut dla Krakowa. Aut Krakowia wznowi grę. No i piłka wyszła poza pole gry. Rafał Boguski. Dudka. Alan Uryga.
Dudka. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Cetnarski. Aut dla Krakowi. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Precyzyjne dogranie głową. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Gra będzie wznowiona przez bramkarza. Alan Uryga. Semir Stilić. Paweł Brożek. Paweł Brożek. No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. Dobrze uderzony rzut wolny, ale piłka ląduje w rękach bramkarza. Alan Uryga. Dudka. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Myślę, że prowadzenie w pierwszej połowie zawdzięczają początkowi. Szybko strzelili gola, zaskoczyli rywala.
zaskoczyli i właściwie rywal nie otrząsnął się do końca pierwszej połowy. Liczę, że po wyjściu z szatni w drugich 45 minutach zagra inaczej. Pierwsze kopnięcie w drugiej połowie meczu piłkarzy Krakowi. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Na boisku Szczepnarski. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Broni, ale piłka w grze. Odegrał ponownie piłkę. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Za moment rozpoczną grę od własnej bramki. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Sadlok. Odzyskali piłkę w środku pola. Budziński. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Budziński. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku, stąd ta zmiana. Paweł Groszek. Ładnie wymieniają podania. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Budziński. Mateusz Szczepnarski. Semir Stilić. Dąbrowski. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Sadlok. Stilić. Fantastycznie klepią. Sadlok. Jest dośrodkowanie. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Aron Uryga. Czy szansa? Brawo! Gol! No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę.
Mógł lepiej dośrodkować atak obrońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Budziński. Podniesiona chorągiewka, spalony. Dudka. Łukasz Brulika. Emanuel Sarki. Dobre przejęcie, brawo. Stilić. Cetnarski. Mateusz Cetnarski. Okazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Ładnie piętą dograł. Dośrodkowanie przejął obrońca. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. Bez wątpienia dzisiejszy mecz ustawiła szybko strzelona bramka. Tak, mieli pewność siebie i mogli kontrolować grę. Szkoda, 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 że ten gwizdek sędziego kończy dzisiejszy spektakl. Czasu niewiele na podsumowanie, ale nie ma co mówić. To po prostu było zjawiskowe wydarzenie futbolowe. Żegnam Państwa, komentował Dariusz Szpakowski.